Zdarzył się nikiemu u niego na własnych śmieciach, w Holsztet jeździli, tak, w środę, Holsztet, tak? Tak, w Holsztet na drugim łuku zahaczył odmuchaną bandę i dosyć nieprzyjemnie upadł, ale miałem przyjemność wczoraj rozmawiać z Duńczykiem, powiedział, lekki masaż, trochę pobiegałem, wszystko jest w porządku i widzieliśmy na próbie toru, że wszystko jest w porządku, no i widzimy, że nic mu nie jest. Tam przecenił chyba swoje siły, bo za głęboko wjechał w ten wiraż i tam go na nasypanym troszeczkę wytargało i ostatecznie hakiem w bandę musiał tam zaparkować. Patrzmy, Woffinden, Pawlicki, Janowski, Petersen, ależ dobrze wychodzi, mamy upadek niebezpieczny, dobrze szczepili się Woffinden z Przemkiem Pawlickim, swego obojczyka Taja Woffindena, patrzmy. Woffinden w żółtym, tutaj się obejrzał, no i co tutaj się stało? I tutaj zahaczył po prostu Przemek Pawlicki, nadział się, jak to się mówi, nogawicą na hak motocykla Taja Woffindena. No tak, rzeczywiście. A więc końcówka kewlaru chyba tutaj zahaczyła o hak Taja Woffindena i nie wiem, czy to w przypadku Woffindena nie jest ta sama ręka, która została kontuzjowana w meczu w Gorzowie w tamtym sezonie. A on takich kontuzji obojczyków to miał parę. Wiele, tak. Ja pamiętam, jak on parę lat temu jeździł w Grand Prix też ze świeżo podrutowanym obojczykiem i tam się przewracał. A więc cóż, pierwszy postulat z tego meczu, proszę państwa, trzeba ściągacze dresowe montować do kewlarów. Bo ta sytuacja... Ale zdarza się już któryś raz ta sytuacja. Ale wiesz, jaką ja pamiętam? No, ty, z Patrykiem Dudkiem. Patryk Dudek.